prosto do Hongkongu z Paryża. Mówił do was Smyku Smykowski. Tomasz Wilk. I Anita Smykowska. Tak jest. Idziemy. Prowadź. Musimy wejść sobie na 11. Zbliżamy się do studia. Co to jest? No i powoli zbliżamy się do studia. Idziemy teraz do studia. Zobaczcie sobie, jak tutaj wszystko wygląda. Ja takie... podchodzę tutaj, nie? To ja. A gdzie oni są wszyscy? To oni są na dachu. I możemy sobie wejść. Ale ich tu nie ma, bo poszli na dach. No to wracamy. Jesteśmy na daszku 12 piętra, a dookoła nas jeszcze kolejne bloki. One of the best noodle guy in the world. Yeah. My friend. I normalnie nie ma miejsca w środku i ustawiają nam stoliki na zewnątrz i będziemy je na zewnątrz tu na kontrolniku. Kolejne przygody, idziemy już jakieś 2 km od konwencji, żeby w ogóle dostać się na taksówkę, bo wierzcie mi albo nie, ale ciężko złapać taksę, jeśli jest się wydzielany. Ciężko, bardzo ciężko. To jest pierwszy człowiek, który się zatrzymuje i on odjeżdża. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Pijamy sobie właśnie tutejszy trunek, którym jest, to nie kakao, to jest, proszę Państwa, herbatka, czaj, bardzo mocny, zalany mlekiem i lodem. Jest lepszy niż kawa. I kopie bardziej niż kawa, a smakuje w miarę delikatnie przez mleko i lód, który to wszystko schładza. Bella, bella, bella. Wyjechała potrawa z małpy. Bardzo zajebisty małpuszo. Ja mówię, że tutaj nawet deszcz ma swój klimat. Jesteśmy na metrze teraz, żeby się wydostać z góry widokowej. Jedziemy do podziemi szukać naszego metra, które dowiezie nas prosto na bazarek, na którym robić zakupy będziemy. Będziemy zakupy robić. Prosto ze świątyni. Jest, kurczę, tak duszno, że nie ma czym oddychać. Nie dość, że jest gorąco, to jest jeszcze duszna wilgotność powietrza, to pewnie 95%. Idziemy do studia, wchodzimy. Co się tu będzie wyprawiało? Kolejny kolor fantasy style, tym razem w Mofo Tattoo, prosto z Hongkongu.
siedzimy sobie już na promie do Macau z Hongkongu, że będziemy zwiedzać stolicę hazardu, dawną portugalską kolonię. Zobaczcie, jak wygląda rzeźba. W rogu mamuta. To jest chiński kontrast Macau między pięknymi, złotymi budynkami, które mają niesamowity, kurczę, projekt. A za chwilę mamy typowy chiński budynek, który wygląda o tak. Jesteśmy tu, kończymy naszą wycieczkę wspaniałą do Macau i jak to powiedział, przytaczając słowa Karola, Macau i po Macale. No dziękuję, dobranoc.